Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja się ogarnęłam, włosy sobie właśnie wzięłam tutaj na odrostach, pofarbowałam, szybciutko umyłam, ubrałam się, malowałam i śpieszę, muszę wyjść załatwić jedną taką dość ważną dla mnie sprawę. Więc jak wrócę, to myślę, że dalej będziemy sobie nagrywali tego vloga, aczkolwiek nie wiem, bo dzisiaj jeszcze muszę kilka rzeczy w domu takich poogarniać, których nie mogę nagrać. Czasem tak po prostu jest. I wpada jeszcze do mnie koleżanka ze swoją córką, więc też nie bardzo będę mogła to nagrywać. Niemniej jednak, kochani, zaczynamy nowego vloga. Ja Was oczywiście zapraszam do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Wróciłam i już Wam update'uję, jak wygląda tutaj mój zbiór. Pomidorki przepięknie urosły i powiem Wam, że już ślicznie pachną pomidorami. Tutaj mamy pietruszkę, tą taką karbowaną. Tu szczypiorek, coś mi ten szczypiorek, nie wiem, czy on odbije, czy nie odbije. Nie wiem, ale podlałam. Tu są kolejne pomidory. Tu na razie nie, na razie jeszcze nic takiego nie czuję. I wiecie co, mam problem w sumie z tymi truskawkami i poziomkami, ponieważ ja to wszystko już przebrałam, bo tu były jakieś takie uschnięte listki, korzonki i tak dalej, więc to wszystko w miarę oczyściłam. Może gdzieś jeszcze tutaj jakieś takie pojedyncze rzeczy będą, ale tak, nie widzę już tutaj owoców, jeżeli chodzi o truskawki. Tu mi coś takiego rośnie, ale nie wiem, podpowiedzcie mi, czy ja to powinnam odciąć, czy to, nie wiem, zostawić. Tutaj w poziomkach zauważyłam, że. Poczekajcie. O, tu mam chyba. Nie wiem, czy widzicie, to jest jedna poziomeczka. Tutaj też jakieś takie maciupeńki jeszcze gdzieś chyba widziałam, że były. O, tu jeszcze jest, zobaczcie. Tu jest taka malutka. No dobra, jeszcze gdzieś tam widziałam. W każdym razie to tak zostawiłam. Podlałam wczoraj, dzisiaj już nie podlewam, bo boję się, że będą miały tutaj zawilgotno. Nie wiem w ogóle, czy takie truskawki lubią taką wilgoć, czy czasem trzeba je przesuszyć. I takie coś, nie wiem, takie białe coś mi tutaj, nie wiem, czy kamera to ujmie, czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku, czy to jest coś naturalnego. Nie wiem, jakbyście mogli mi powiedzieć, doradzić, czy ja mam to tak zostawić i to będzie mi dalej rosło. Czy nie wiem, bo one miały obfitować przez cały rok. Więc powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, czy to są tylko takie, wiecie, do pierwszych zbiorów i dziękuję bardzo, następne sadzonki proszę, czy jak, nie wiem. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto się na tym zna, ktoś, kto też miał takie sadzonki, no to będę Wam wdzięczna za informację. No, a tutaj te moje plony pięknie wyglądają. Póki co jeszcze się tutaj nic nie dzieje. Do tego chyba będę musiała kupić, ale to może już z czasem, taką drabinkę, może bambusową albo plastikową, żeby te pomidorki mogły fajnie sobie tutaj, wiecie, żeby się mi nie połamały, jak one urosną. Może chyba być z tym problem, nie? Nie wiem. Nie wiem, już teraz tak abstrahuję, ale obawiam się, że chyba bez podpórki nie da rady. Znów kombinuję tutaj z jakimiś rzeczami i znalazłam takie bajgle na bazie, już Wam mówię, tutaj mamy tak, o, zatrzymajcie sobie i zobaczcie te składniki. Ja tutaj już mam tak 150 gramów mąki orkiszowej typ 1850. Do tego muszę dać 170 gramów jogurtu i łyżeczkę proszku do pieczenia. I żółtkiem to wszystko później trzeba posmarować. No zobaczymy, trzeba to później zawinąć. I z tej porcji wychodzą dwa takie bajgle. Sprawdzimy. A co? Jak możecie zobaczyć, ja tam dałam jeszcze siemię lniane i dałam taką przyprawę. To jest mieszanka bazylii i suszonych pomidorów. Tak się jeszcze zastanawiam, czy może dać jeszcze trochę łyżkę może otrębów. O, może nie, nie będę kombinowała, bo to wszystko teraz wymieszam. Dziwne, bo tu nie ma grama wody.
No ale nic, jest tak w przepisie, to powinno wyjść, nie? Ja zrobiłam już te bajgle, nie wyszły tak pięknie, zobaczcie, jak u tej pani. Jak mam w lodówce. Wszystko wymieszałam i zobaczcie, ona ma takie w miarę twarde to ciasto. Moje takie nie jest. Jej w miarę ładnie wyglądają. Moje już nie bardzo, no ale nic, wzięłam, zrobiłam, tutaj posmarowałam jajkiem i mam taką bardzo fajną czarną wędzoną sól, ona jest troszkę droższa, ale jest świetna, więc na to żółtko posypałam trochę tej soli. No i z tego co tutaj widzę, to musimy włożyć do piekarnika, zaraz Wam powiem. Pieczemy w 180 stopniach przez 25 do 30 minut. No zobaczymy, dobra. Raz kozie śmierć, trzeba próbować różnych rzeczy. Może mi to wyjdzie, zobaczymy. Na tym wyjeździe kupiłam jeszcze sobie taką przepiękną, zobaczcie, filiżankę. Tak byśmy w Lubomierzu, jak Wam tam pokazywałam, było tam muzeum samych swoich, czyli Kargula i Pawlaka, ale w takim sklepiku z ceramiką wyszłyśmy. I były po prostu przepiękne rzeczy. Ja stwierdziłam, że jednak taką filiżankę sobie kupię. Wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Chciałam czarną, ale czarna była z jakimiś tam kotami. Mi się bardzo nie podobała. Natomiast ta jest śliczna. Pani powiedziała, że one są ręcznie robione i ręcznie malowane. Wyrób polski, nie żadna chińszczyzna. Nie wiem, czy zobaczycie. To jest taki przepiękny jakby fiolet. No śliczna jest, po prostu jest śliczna. Takie delikatne złocenia, w środku też jakieś takie o, mazaiki, ale czy Wy tutaj coś przeczytacie, bo ja, przepraszam, miałam z tym problem, no oczywiście napisane, że ceramika polska, wyrób ręcznie, złocony chyba, tak? Zdobiony. No, więc będę miała super pamiątkę, jeżeli chodzi o koszt. To taka filiżaneczka kosztowała 35 zł. Uważam, że nawet. Robiąc, wiecie co, jakieś zakupy, już nie pamiętam, na Allegro, znalazłam taką odżywkę, która jest z olejem, jaki to jest olej? Z olejem omega 3, olejem marula. Olej marula przepięknie pachnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja miałam też taką wersję z olejem marula z marionu. O Boże, on jest obłędny. I ona jest taka, widzę, że dwufazowa. Ale wzięłam, bo powiem Wam szczerze, lepiej mi się sprawdzają takie odżywki w sprayu. Więc zobaczymy. Tu jest jakieś medium, dwójeczka, więc nie jest taka za mocna. Może ona będzie też, wiecie, tak trzymała te włosy, bo kiedyś się zastanawiałam, wiecie co, na tym, żeby kupić sobie taką pastę do wygładzania włosów, ale nie wiem, czy bym za bardzo nie wyglądała ulizana, nie wiem. W każdym razie sięgnęłam po coś takiego, oczywiście postaram się również ją Wam podlinkować. Dajcie mi znak, czy ktoś z Was miał tę odżywkę i czy Wy macie jakieś takie swoje zdanie wyrobione na jej temat, bo przyznam szczerze, ja mało znalazłam informacji na jej temat. Nie wiem, czy ona jest tak niepopularna, czy... Nie mam pojęcia. W każdym razie wzięłam z ciekawości, potrzebowałam czegoś takiego też właśnie z jakimś olejkiem, no i sięgnęłam po gliskór. Ja jakoś tak za gliskórem, powiem Wam szczerze, nie przepadam, no ale stwierdziłam, że skoro jest w sprayu i z olejkiem, to może mi zrobić dobrze. Zobaczymy. Coś ewidentnie tu nie wyszło, ale no dobra, upieczone są, następnym razem chyba trzeba będzie więcej mąki dać, no ale dobra, no zrobiłam pierwszy raz, zobaczymy jakie będą w środku, biorę jutro do pracy na śniadanie, mam jeszcze taką fajną pastę zrobioną na bazie tuńczyka chyba i jajka, tak mi się wydaje, no więc do tego plasterek sera, może jakąś rukolę jeszcze zabiorę, no i tak będę jutro się raczyła od rana. Moi drodzy, kończę tego vloga. Czas już pożegnać się, ale chciałam jeszcze powiedzieć Wam odnośnie tego wyjazdu, że jestem bardzo z niego zadowolona. Zresztą Wam robiłam takie krótkie podsumowanie w poprzednim vlogu. Filiżanka, którą sobie kupiłam, przecudowna.
myślę, że to nie będzie tylko pamiątka, ale będzie też taka namiastka wspomnień, bo powiem Wam szczerze, ja kocham porcelanę, kocham ceramikę, znaczy z ceramiką mam różnie, natomiast porcelanę bardzo lubię i powiem Wam, że kiedyś chyba na YouTube widziałam u kogoś, u jakiejś chyba aktorki czy aktora, już nie pamiętam, były odwiedziny w domu i ta osoba miała przepiękną taką, taką dużą szafę, czy to był taki większy kredens, w którym były różne filiżanki i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Kiedyś też to chciałam mieć w domu, wiecie, za taką witrynką, żeby każdy, kto do mnie przychodzi, do mieszkania, żeby mógł sobie wybrać odpowiednią dla siebie filiżankę, czy do kawy, czy do herbaty, ale stwierdziłam, że jednak ja mam taki dość trudny styl, jeżeli chodzi o wnętrza, bo bardzo lubię nowoczesny, lubię art deco, ale też lubię takie troszkę stare rzeczy, ale nie tyle, że antyki, co właśnie takie porcelanowe rzeczy. No ale z drugiej strony też lubię mieć porządek, więc gdybym to wszystko, wiecie, połączyła w jedno, to ja nie wiem, czy to mieszkanie miałoby jakiś fajny charakter. Niemniej jednak idę bardziej w prostotę i nie lubię takich na przykład pstrokatych rzeczy, wolę stonowane, oczywiście biel, czerni, złoto i srebro to u mnie króluje, ale to wy o tym wiecie, natomiast z takimi innymi kolorami to tak nie bardzo, już nie bardzo się lubię. Tą filiżankę wzięłam ze względu na to, że ona była dość ciemna i w sumie gdybym nie widziała, że to jest taki oberżynowy, taki bakłażanowy, ciemny kolor, to z daleka mogłam powiedzieć, że to jest coś w kolorze czarnym wręcz. Dobra, w ogóle wiecie, o co mi chodzi. Niemniej jednak bardzo się cieszę, super pamiątka i przede wszystkim super wyjazd, czyli coś, czego potrzebowałam od dłuższego czasu. Wiem, że niektórzy z Was czekali na ten odcinek, kibicowaliście mi, za co Wam, kochani, z całego serca bardzo, to bardzo dziękuję. No i co, moi drodzy, koniec tego dobrego, czas wrócić do normalności, czas wrócić do rzeczywistości. Dzisiaj jeszcze muszę pójść do paczkomatu, odebrać jedną przesyłkę. Czekam też na kuriera, bo sobie zamówiłam zakupy z Frisco. Jakoś nie mam dzisiaj, powiem Wam szczerze, natchnienia latać po sklepach i robić jakichś zakupów spożywczych. A musiałam tam kilka rzeczy dokupić, tak się zastanawiam, czy Wam to wrzucić do jakiegoś vloga, czy zrobić osobny film na zasadzie food haul, zapasy na 2 tygodnie, Frisco, nie wiem, jeszcze zobaczę, na razie niech przyjdzie ten kurier, zobaczymy, ile tam rzeczy będzie, być może część rzeczy przyjdzie, część rzeczy nie dojdzie, no nic. Dzisiaj jeszcze też przychodzi do mnie koleżanka z córką, więc wieczorkiem sobie posiedzimy. Ja tam też zamówiłam tak dla testu inną gołdę innej firmy, więc zobaczymy, czy tamta jakoś będzie znacznie lepsza, bo powiem Wam szczerze, że ta moja gołda z Biedronki, mam takie wrażenie, ale może się mylę, ale to są moje odczucia, że ta gołda się troszkę zmieniła, tak jakby w smaku się pogorszyła. Te salami okrągłe, które Wam pokazywałam, które kupiłam, też chyba kilogramowe opakowanie w Lidlu, przepyszny jest ten ser, naprawdę taki kwaśny, ja bardziej wolę takie kwaśno-słone sery, aniżeli takie słodkie, więc pewnie będę częściej wybierała te sery z Lidla, zobaczymy. Więc kilka rzeczy takich, a jeszcze też jakieś pomidory sobie zamówiłam, malinowe i bodajże takie te podłużne, nie wiem jak one się nazywają, to nie pelati, tylko one się nazywają, kurczę. Nie przypomnę sobie teraz.
No nic, więc sprawdzę stan, jeżeli będzie dużo tych rzeczy, to po prostu wezmę kamerę i nagram te zapasy na 2 tygodnie, a jak nie, to gdzieś tam przemycę Wam do vloga. Zamówiłam jeszcze też wino, które bardzo lubię i tam u nich jest. Widziałam, że jest chyba jakaś promocja. No więc wiecie. Dobra, kochani. Dziękuję Wam pięknie. Jak zawsze przytulam Was mocno do serducha. Życzę Wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności, o której porze oglądacie ten odcinek. Do następnego. Ciao!